witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Tak wygląda, że nie wiem, 17% gry już mam za sobą. Już, czy aż, czy nie wiem. A, młotek, deszcz. Jak to może się skończyć? Co my tam mieliśmy zrobić? Traka jakiegoś kupić, tak? Małe przypomnienie, jak się obsługuje. Kontrakty. Możemy lecieć albo kontrakty, albo... Albo nie kontrakty. 1500. 1500. Wyczyść stare... W sumie uprzątnij stare ruiny. Zanim... Ten deweloper sprzeda ziemię, tak? Tłumaczenie Biker wazy. Stare rury zardzewiały i wymagają. O! Ciekawe. Teraz tylko pytanie, jak tam się do nich dostać? Okej. Taksówka, proszę bardzo. Niesamowite. Taksóweczka od razu pod ten. Bierzemy. Ciekawe, czy tradycyjnie pierwszą rzeczą, znaczy inaczej. Zawsze ostatnio. jakby to powiedzieć, pierwsze zlecenie po akceptacji, znaczy po wykonaniu nie wchodzi mi przycisk A, żeby jakby kontynuować rozgrywkę. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Przed chwilą właśnie, poleciałem w lewo. O, to jest dobre, ja już nie trzymam pada, a postać dalej idzie w lewo. I to mam tylko w tej grze, bo to jest taki efekt, jak się poruszamy w lewo, na przykład tak jak teraz, a gałka jest wyprostowana, to jest jakby efekt pływających gałek, tak zwany. Ale ja mam tylko tą pływającą gałkę w tej grze. dobra. Gadu. Jak to się robiło? Sygnał? Tak, się robiło. Okej. Ty wskoczysz? B. Poskakuje się. Weź koleś, skocz. Dobra. Czyli zaczynamy od tej przepięknej rurki usunięcia. Prawie jak w Graveyard Ship się czuje. Cmentarzysko, statków. Dobra. Powiem szczerze, że chciałem właśnie tak jak o tych statkach, co się rozbiera, się tak przyciąć przy kancie, ale widzę, że w tej nie ma totalnie znaczenia. Aj, rurki, moje rurki, gdzie wy jesteście? No nie mów mi, że tą rurkę trzeba. Serio? Jak ja mam to zrobić? Poskoczyć? Ej, no serio. A, chyba, że ten. Na dach mu. A, tutaj też jest rurka, halo. A, to są schodki po pierwsze, kurde. Już myślałem, że trzeba się jakoś... gimnastykować. Dobra. Idę. Skąd mogę wiedzieć, że to schody są? Praca na wysokości, gdy gamepad sam chodzi jak chce. Tu się jakoś kusało? Czy nie bardzo? Powinno się kusać, nie? Tak, dobra. Kuca się nietypowo przyciskiem LB. W innych grach to się na przykład przyciskiem B kusa, no ale w tej grze tak nie może być. W tej grze B to jest podskakiwanie. W innych grach, znaczy w większości gier, podskakiwanie jest pod Y. No ale cóż, ci chcieli być inni. Tutaj muszę już wjechać naszym cudownym spychaczem.
Jak dobrze, że parking jest od razu tutaj. Spychacz zwany buldożerem. Obóz wygenerował 200. Serio? Aha, bo ja coś kupiłem chyba. Chyba. Jedziemy. Aż dziwne, że nie chcą, żebym tego piachu tutaj wyrównał. Aha. Nie ma paliwa i co? I co z tego, że nie mam paliwa? Niezły mózgarz to wymyślił. I co teraz, jak kliknę i ten, to będzie już ok? Tu mamy chyba ok. Ok. Jedzie Stefan. Chciałem porobić parę kontraktów dzisiaj. Przynajmniej tą brykę kupić kolejną. Trzeba zmienić audio. To ciekawe, ta muzyka musi być tak nielicencjonowana, że nawet... Znaczy, że nawet... że YouTube mi tego nie ściga. A dosyć fajne kawałki są, tak na ucho... Jakby tak wygląda, jakby to były coś znanego, no. O, serio? Mogę tyłem wjechać? Ciekawe, czy to wtedy... Czy ona się jakoś uszkadza? Czy tylko paliwo marnujemy? Znaczy zużywamy, kurde. Paliwa nigdy się nie marnuje. Dobra. I jeszcze bym to zrobił. Tu chyba jeszcze kawałek został. Czy nie? Tak. Dobra, wyjdę. Zobaczymy, czy uda mi się oddać kontrakt. Klikamy finalizuj. Kończ. Dobra, zadziałało. Niesamowite. I co, tyle? Zobaczmy kolejne kontrakty. Stara linia zasilająca. Wymaga zniszczenia. To mamy Jacka Hammera. A tutaj bez zmian, tak? I młotka jeszcze wymaga. Nie. Dobra. O, w sumie rzut beretem z tego miejsca. Ciekawe, czy da się taksówkę złapać. To ten. Jak sobie pójdę z buta, to będzie jakiś bonus. Ciekawe, czy uda mi się przeskoczyć. Uda mi się. Najgorsze jest w takim wypadku to, jak się tak da po całej mapie chodzić, że to pewnie będą te kaski poukrywane. Najgorsze jest to, że te kaski znalazłem, nie, z 5 sztuk na początku, w pierwszym odcinku już, a potem nic już nie znajduję. Muszą być nieźle poukrywane. To chyba to. Tak, odkryliśmy. Chyba, że to trzeba wchodzić przed rozpoczęciem tego budowy czy czegokolwiek i te kaski będą, czy tam kask. A potem, jak się rozpoczyna budowa, to już tych kasków nie ma. Ale nic nie widzę. Moglibyśmy jakąś bazę obcych burzyć. Kurde, gdzie ja wszedłem tutaj?
Dobra, bierę ją. Kontrakt. A gdzie jest parking? Tam. No, kolego. To bierzemy to. Wsiadamy. No wsiądź, pijany pracowniku, znaczy pracodawca, co my jestem pracodawcą przecież. Niestety, żeby pojechać dalej, to muszę sobie zmienić na młotek. Nie to. Na to. Ale to trzeba się przeklikać. Dobra. Znają życie. Trzeba będzie to puścić. Jakbym był dużo młodszy, to bym powiedział, że opuszczamy fiutka, ale no. Jesteśmy dorośli, więc tak dorośli nie mówią. I co my to mamy zrobić? Wjechać do środka, czy jak? Gdzie te murki są? No nie mów, że to w środku jakoś jest. Co ja mam tu zrobić? Znaczy, w sensie wiem, co zrobić, tylko nie wiem, gdzie. W środku? Kotku, w środku? Myślałem, że to kibel. O, normalnie murek postawili, normalnie, że się nie przejdzie. Czyli jak nic, muszę wbijać do środka. Tak wychodzi. A taki w... A jak ja tu jadę? Aha, słupy. Wysokiego napięcia, tak. Do tego pewnie młotkiem się... Zaraz. Tak, to się tym robi, a tam w środku... Dobra. Załapałem. Tak, już mam młotek, to... Idę do środeczka. Ciekawe. O cholerę, tutaj taki mur stawiali. Właśnie, mam jakieś punkty do rozdania. Muszę zobaczyć. Wydaje mi się, że jakiś XP mi level w sensie wpadł. Mam 80 punktów z 2000, więc pewnie... Więc pewnie coś tam już wpadło. Dajesz. Zniszczymy podstawę, to góra sama pójdzie, prawda? Tylko nie chodź mi sam. Jak? Zniszczona. Aj, to było dobre. Ciekawe, jakby to się grało na PC-cie, na myszce, klawiaturze. Przynajmniej bym tak nie pływał jak teraz. W sumie to by było dobre, jakbym za dużo o jedno uderzenie młotkiem zrobił i tą ścianę na przykład rozbił i by była jakaś kara. No dajesz. Okej. A to rozumiem, samo zniknie zaraz. Nie podświetla, to chyba okej, nie? Rozpadło się.
Nie? Serio? O kurde. To ja myślałem, że tu już takie resztki zostały, że... Mogę iść, a to widzę... Nie ma tak dobrze. Każda, która leży, to trzeba ją rozwalić? Serio? Okej. Okay. Zawsze parę groszy, nie? No, koleś. Wydaje mi się, że prawdopodobnie w tej grze nie zrobili martwej strefy gałek. Przez to każdy gamepad, który ma jakieś lekkie luzy czy coś, to właśnie powoduje taki efekt pływania. Dobra. Tu jeszcze co? Jedna ściana nam została. Można by powiedzieć tacy sami, a ściany między nami. Czy jakoś takoś było. Zadanie wykonane, no ale to trzeba dokończyć. Każdy grosz, przypuszczam, jest ważny. No, no, no. Dobra. Siadamy. Przynajmniej muzyka będzie jakaś wesoła. Ciekawe, jak ten słup się niszczy. Co podjadę? Weźmy na przykład tak, na dół. No jedź. I co? I tyle? No dajesz jeszcze na dole. Czyli jakby wychodzi, że nosem po ziemi najlepiej. Okidoki. Do góry to do dołu. Do dołu to do góry. Pamiętajcie złotą zasadę sterowania takimi maszynami. Dobrze, że przynajmniej w prawo jest w prawo. No i to pięknie wyleciało. Teraz tylko przejechać. Między towaresem. Ale poustawiani. Żeby tylko uszkodzić. Ale my się nie damy. O nie. O dajesz, koleś. Dajesz. Na samym dole mamy. O. Przynajmniej fajnie się to niszczy. Zniszczysz podstawę, którą myślałem, że już drzewo uszkodziłem. Ale może się nie dał. Przekazać drzewa. No dajesz, dajesz. O kurde, jeszcze jedno zostało? Serio? Jakbym wiedział, to bym tam pojechał najpierw. Teraz tylko przejechać między tymi dechami. Gdzie to jest? Za tym murkiem masz. Kurde. Panie. Jak się da, to się zburzy. Dobra, opuszczamy. Podjeżdżamy. W sumie to mógłbym jakoś tak zrobić. No podjedź. Jest okej. Zobaczymy, czy zaliczyło. Nieźle.
Mamy jakiś ten... To w ogóle mamy jakieś doświadczenie, cokolwiek? Kontrakty, już w sumie nie chcę mi się kontraktów robić. Pracownika jeszcze nie wynajmę. A, czyli level tutaj jest. To widocznie mi się pomyliło z tym. Z tymi statkami, tam się jakby ulepszało narzędzia. Tu jak widać mają na nas wywalone. Zdobycie leveli tylko po prostu odblokowuje nam nowe narzędzia do rozbiórki. Okay. To dobrze. Chyba, że się samochody jakoś rozwija też. O, tutaj można jakąś wielką szuflę kupić. A, i tutaj się też psuje. Tu mam 9%. Nie mogę jeszcze tego naprawić. Napraw... Serio? Mogę tak naprawić? Sam? No to okej. No dobra. Gro, co ty chciałaś ode mnie? Nie to. Co ja miałem zrobić? Coś kupić. O, możemy nagrać. Traka kupić, no dobra. Cargo truck. Idę zobaczę. Kurde, nie parking. Na mapę miałem. Kurde. Nie, chyba dobrze. I co? Tutaj miałem przyjechać? Do sklepu? Ciekawe, czy ta taksówka coś kosztuje. Mam 8974. Jest taksówka za darmo, panie. Dobra, powinno starczyć chyba na zakup. 4000, dobra, bierzemy. Co, znowu pracownik będzie mnie pouczał? Dobrze. O, achievement wpadł. Za zakup tego. Bryki. Dobra, kupujemy i jedziemy. Już myślałem, że mnie nie zaskoczyło. Czy ja tu sprawdzałem, czy nie ma jakiegoś kasku w okolicy? Wygląda znajomo, jakbym sprawdzał, ale nie. Nie, sprawdzałem. Dobra. Zobaczmy zlecątka zatem, co tam się pokazało. Nic nowego się nie pokazało, to co ty... Chcesz ode mnie? Muszę najpierw kupić. No taksóweczka, proszę taksóweczkę. Nie ma taksóweczki? Serio? No jak nie ma taksóweczki, halo? Nie ma taksówki. No moja komuta, no tak. Jesteśmy w naszej firmie. Zastanawia mnie to. To można chyba zebrać. To chyba też jest jakaś znajdźka. I teraz pytanie. Czym ja mógłbym to zebrać? Czy ja mam jakąś... maszynę, która... Zaraz. Może nie tutaj.
podejrzyjmy nasze bryki. Jak już miałbym coś obstawiać, to nie to. O, może to to. To, to, to. Okej. I to przy okazji mógłbym, rozumiem, naprawić. Nie muszę naprawiać? Ale muszę przeparkingować, no dobra. To chodź, kolego. Z hakiem. I zobaczmy. Czy ja dobrze myślę? Że to jakieś bonusowe coś? Tak to leży od początku, jak nagrywam, pamiętam. Może trzeba to zebrać. Opuść. Normalnie precyzja jak ten. Jak chirurg. Kurde, jak mam to wziąć? B? Okej. I co ja mam z tym zrobić? Ale to lata normalnie? Gdzie ja to mam zawieść? Sobie. Ja pierdziu. Na serio, ktoś to wpadł na pomysł, żeby lewą gałką kierować w lewo, w prawo i dodatkowo jeszcze tym ramieniem sterować do góry, do dołu, to mu się medal należy. To takie bez sensu. No nie wiem, co mam z tym zrobić. Może położę na swojej posesji i będzie git. Się to majta? Dobra. I co mi to dało? Że ja to przyniosłem tutaj? Oj, mogę przesuwać. Dobra, mam nadzieję tylko, że nie zbagowałem przy okazji. Kup tereny, dobra. To się może przejdę, tam chyba to niedaleko było. Tylko, że to za niebieskim mam iść? Też nie pamiętam. Poczekajcie. A to nie tu, tylko tu. A to mogę? Mogę iść. Dobra. Na serio? Mam to kupić? Arbors. 5000. No mam. Co tam? Wymaga desek? Serio? Pojedź tym samochodem do starszym. Kup 5 palet. Oczywiście nie kupię, gdyż ponieważ nie mam hajsu. Dobra, idziemy jakieś zalesonko zatem wziąć. Ale fajnie, że takie wyzwania robią przed nami w tej grze. Nie tylko burzenie i w ogóle. Biorąc pod uwagę ten, że tu 1500 i tu 1500, a to tylko trzeba się posługiwać przecinakiem, czy tam... Nie wiem, jak ja bym to nazwał. Szlifierka? Serio? No to jedziemy. Tak patrzę, to ja dużo rzeczy jeszcze nie mam. 4 mi brakuje. Jakiś palnik widzę. Wygląda jak jakaś tam farba sprayu. Chodź tu, pick-upie.
Serio, taki kawał drogi. To jedziemy. Gdzieś. Za zielonym zapewne. Bo niebieski to jest misja główna, zielony to tam, gdzie ja sobie zaznaczę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Mała pomyłka. Chciałem wejść do kabiny. Zaraz mi się paliwo skończy. Daj coś. Rockowego. Dobra, może to jednak... Nie, no to słabe. Nie ma takiegoś metalu czy coś? Odkryłem punkt, dobra. Tu zasadniczo tylko wpadam z ręczną piłą. To jedziemy. Akceptujemy. Kurde, 1500, panie. Pewnie tu tyle będzie roboty, że się nie ogarnę. I dostarcz. Serio? Do śmietnika, dobra. Żaden problem. Ekspresowe usuwanie rur. No dajesz. Rozumiem, że z tym nie mam co robić. Odpadło. To odpadło. Dobra, tam... Kurde, serio? Beczki. Chodź, beczko. Do kontenera. Gdzie jest kontener? Tam jak ktoś mi finezyjny nie beczkę zostawił. Dobra, jedna jest. To w sumie jak już jestem, to... Tutaj mógłby być ten kask. Coś tu czerwonego na górze jest? Czy materiał wybuchowy? No to oczywiście jest jakaś taka trudność, że zostawili w tym to takie butle z gazem jakby. Ale nie, to nie to. Dobra, kolejna. Ale normalnie kasiorka mi leci, panie. Milioner będę. Dę. Serio? Dobrze, że mamy ten radar taki. W życiu bym nie znalazł. Znaczy nie, no bym znalazł, ale ile czasu by mi się zeszło, żeby te wszystkie beczki znaleźć. Beczki, beczunie. To w sumie tak wychodzi, że rury już usunąłem, zostały mi tylko beczki. Niezła robota i za to 1500? Kurde. To ja się marnuję w swojej pracy. No. Koleś się zachowuje, jakby miał problemy z chodzeniem. Ajajaj. Serio? Właśnie zobaczyłem, gdzie jest kolejna beczka. Ktoś miał fantazję. Ale jest drabina na szczęście. Trochę taka duża, jak na standardy tej gry, ale wielka. Znaczy w porównaniu z innymi budowlami, nie? Już trafiłeś? Jeszcze jedna? A tam. Dobrze. Mam nadzieję, że za budynkiem jest. Dobra.
proszę Państwa, łatwe 1500 punktów. Dolarów, euro, nie wiem. Czym my się tu posługujemy? Dolarami chyba. Ej, czemu wypadłaś? Co za fizyka cudowna. Dobra, finalizujemy. Okej. Zadanie oddane. Ciekawe, 3600 by nam starczyło na zakup tych desek, ale... Biorę chyba kolejny kontrakt i tyle. To mamy tak. Szkoda, że tak po 1500 punktów tylko. Level 4. A to ID 5. Serio? Są brudne ten. Dobra. Chyba podołam. Gdzie to jest? Byłem tam? Byłem. Akceptujemy kontrakt. I wbijamy na chatę. Jakoś tak znajomo wygląda. Aha, wyrównaj te. Okej. Czyli musimy tutaj spychaczem wjechać. I zniszczyć to. Tego młotkiem się chyba niszczy. O! Pamiętam pierwsze moje zadanie w tej grze. Teraz jestem mądrzejszy o 3 odcinki. To idę na kuska i jest okej. To zdecydowanie w porównaniu z tamtym zaleceniem jest tu więcej roboty. Dobrze, że tutaj jeszcze nie ma tak, że trzeba uważać się, żeby coś na głowę nie spadło. No tak jak tutaj stoimy i nawalamy w to przecież ten leci nam na głowę wszystko. No ale na szczęście twórcy gry nie byli tacy, żeby nam utrudniać jeszcze bardziej. Ja mam takie wrażenie, że w późniejszych zaleceniach to nawalą tych no, butli wybuchowych i tych no, materiałów budowlanych, żeby nie uszkodzić tyle, że będę ledwo przejeżdżał. Jak w ogóle mi się uda. No ale to z każdym odcinkiem nabieramy wprawy, więc nie jest źle. Chyba. A, zniszczone. Okej. Jeszcze ten. W sumie, że te drewno mi na głowę nie spadnie. Jak się filary usunie. W sumie tak mi się jeszcze wydaje, co by tak ciągle sumować, że to spada mi na głowę, się nie rozbija, przez co muszę potem to jeszcze młotkiem nawalać. Zobaczmy, jakby tak spadło sobie samo. Bez miękkiego lądowania na mojej głowie. Chyba zdecydowanie mniej. Trzy sztuki zostały. Zobaczmy teraz, jakby mi spadło na głowę. No jest więcej. No, czyli muszę się odsuwać. Moje cudowne ciało amortyzuje te bloki i one się nie rozpadają.
Okej, zniszczone. To teraz potwierdzamy naszą teorię, żeby była już nie teorią. Jak trafię. To wygląda, że zależy jak poleci. Dobra. Czyli bez znaczenia. Teraz mniej więcej zostało tych do rozwalenia niż przy tamtym, jak mi na głowę spadło. Dobra, to mamy za sobą. Teraz lecimy po spychacz i będziemy wyrównywać teren. A tu nie da się wejść? Jakoś? Ale zrobili. Nie mogę w ogóle do tej drabiny dojść. Dobrze, dobrze. Czyli jak rozumiem, to wszystko trzeba będzie wyrównać. A gdzie jest parking? No traf. Czyli buldożer. Czy ja mogę jakoś go naprawić? Coś tego? Kluczem? Nie, dobra. Wsiadamy. Kamera z zewnątrz bym chciał. Tak się zastanawiam, czy mamy tu światełka jakieś. Normalnie taka muzyka, że aż się chce rozwalać. Czy pracować, rozwalać. To teraz musimy uważać, żeby nic nie uszkodzić. Żeby kasy nie stracić. Ale oczywiście tak zrobili, że ciężko. Dobra, wyrównujemy. Chciałem prawda w lewo, skręciłem w prawo, no ale dobra. Niech i tak będzie. Jest ok? Nie, jeszcze. Tutaj zostało malutkie coś? Czy nie? Zostało. Ja rozumiem, że to już mamy zaliczone. Jedziemy dalej. Jedziemy. Tak w sumie już po tej robocie to skończę dzisiejszy odcinek. Wystarczy mi tej zabawy budowlańca. Mi się wydaje. Dobra, wbijaj. Ale on to robi. Jak wjadę w ten... Kurde, światło się zmieniło. Co za chamstwo. Teraz nie widzę, tutaj chyba jeszcze coś zostało. I co to wszystko? Mam nadzieję, że tak. Uj, dobrze, że to co się ma niszczyć, to się niszczy, a co się nie niszczy, to się nie niszczy. Jeżeli wiecie o co mi chodzi. Dobra, wygląda dobrze. Teraz tylko tutaj. Na pewno super jest to, że nie muszę w tym potem wyjeżdżać. Zaliczy. Aha. Tu mamy wjazd. Trzeba uważać. Dobra. Opuściłem. To może tak od krawędzi zacznę, nie od początku, no od środka. Aha, wiadomo, że już tam zaliczyło, ale jak... Zrobimy to do końca, nawet po zaliczeniu, to będziemy mieć trochę więcej kasiorki. No chyba, że ten detonator wjadę. Normalnie emocje.
rozmiarze, tego nie mogę podnieść i przemieścić gdzieś. To chyba jeszcze coś zostało. Tak mi się wydaje. Dobra. Mamy wszystko. Z tym chyba nic nie muszę robić. Dobra. Zrobione, zrobione. Kończymy. Okej. Mamy 4000, to spokojnie starczy chyba na te planki, na naszą budowę i będzie fantastycznie, tak myślę. Ciekawe, dopiero co był dzień, teraz jest noc. Grobotno. Ten świat jest tutaj dziwny. Jak stoję, to się poruszam. To też jest nietypowe. Zajrzę tu jeszcze może w poszukiwaniu kasku złotego. Czuję, że z tymi kaskami to się skończy tak, że trzeba będzie w jakiś poradnik zajrzeć się w internety i ten i zobaczyć, gdzie one są. Może ktoś odkrył położenie wszystkich. Będzie mi to potrzebne prawdopodobnie do zaliczenia gry na stóweczkę. No nic, nie ściemniajmy, nie przedłużajmy. Mamy 47 minutę odcinka, wystarczy na dzisiaj. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego z tej serii odcinka i zapraszam pewnie w kolejną środę na kolejny odcinek z tej serii. No chyba, że coś się zmieni. Jeszcze tego nie wiem. Tak jak zawsze przypominam, zapraszam, jak ktoś jest ciekawy, jakie odcinki będą w nadchodzącym tygodniu. Zawsze w niedzielę po południu staram się rozpiskę umieścić na karcie społeczności na YouTubie. Także więc zapraszam gorąco zaglądać. A tymczasem już na serio uciekam. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej!